Jako Chrystusa. Który
Ciemność była nad powierzchnią bez miary wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór, a po nim poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swojego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunku. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące. Większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniły wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich płazów. I widział Bóg, że były dobre. Wreszcie Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławiał, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zarobili ziemię i czynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszystkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie
Dla was będą one bogami, a dla wszelkiego zwierzęcia wolnego i dla wszystkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Nazajutrz rano Abraham osiągał swego osiołka
zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość i wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca: ojcze mój! A gdy ten rzekł: oto jestem, mój synu, zapytał: oto ogień i drwa, gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem sięgnął ręką po nóż, aby zabić syna swego. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: oto jestem. Powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył go w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham w miejscu temu nazwę: Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie oszczędziłeś syna swego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Strzeż mnie, to mój los zawsze.
Ty przez swoją łaskę pomnażasz na całym świecie liczbę przybranych dzieci. Przez paschalny sakrament chrztu spełniasz obietnicę daną Twojemu słudze Abrahamowi i czynisz go ojcem wszystkich narodów. Daj Twojemu ludowi godnie odpowiedzieć na łaskę powołania przez Chrystusa Pana naszego. Który wspaniały swą potęgę.
Amen.
dzieci, aby Kościół widział, że to, czego oczekiwali święci Starego Przymierza, spełnia się w naszych czasach przez Chrystusa Pana naszego. Ciebie święty Izraela. Będzie Cię
się. Wszechmogący, wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, Ty głosem proroków zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach. Umocnij łaskawie pragnienia oddanego Ci ludu, bo ten głos Twojego natchnienia pochodzi z rozsnut Twoich wiernych. Przez Chrystusa Pana naszego. Dają życie wieczne.
przez wsypanie nowych ludów do wiary, sprawa stawi, aby ostrzeci pod obsług świętego doznawali nieustannie Twojej opieki przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytamy z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas pogardliwił swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali i z powodu bożków, którymi go sprogawili. I rozproszyłam ich pomiędzy pogańskie ludy i rozsypali się po krajach. Osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich. To jest lud Pana. Musieli się oni doprowadzić do swojego kraju. Wtedy zatroszczyłem się o święte imię, które oni, Izraelici, bezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. Dlatego mów do domu Izraela. Tak mówi Pan Bóg. Nie z waszego powodu to czynię domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które zbezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okażę się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przeprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkich zmazek i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazem i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Świątecznym oszalku wśród
Thank you.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobno do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjcie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Amen.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień grobu został odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn śniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiając to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to małżonkowie z parafii
którzy ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, i że nie opuszczą się do śmierci, w tej miłości wytrwali. Chciałbym, aby ksiądz wikariusz Maciej wracał w niedzielę ze mszy świętej z kościoła filialnego, powiedział: proszę księdza proboszcza, dzisiaj w tym kościele było pełno ludzi. Ale dzisiaj święciliśmy pokarmy i w kościele parafialnym, i w kościołach filialnych. I tak miło było widzieć naszych parafian i gości parafialnych i tutaj, i tam, w tak wielkiej liczbie. Chciałoby się powiedzieć, oby tak było w każdą niedzielę. Chciałbym, aby kochane dzieciaki zawsze w każdą niedzielę ze swoimi kochającymi i kochanymi rodzicami byli na mszy świętej u Pana Jezusa. I aby ci rodzice świecili dla swoich dzieci wspaniałymi przykładami życia. Chciałbym, aby ci, którzy przyjmują się do sakramentu wierzchowania, nie tylko byli w kościele w ramach przygotowania do wierzchowania w niedzielę, czy w ramach spotkań, ale także i po wierzchowaniu, bo szykują się nie do wierzchowania, ale by być umocnionym Duchem Świętym do życia po wierzchowaniu. Czymże jest to ale? Czy to jest bezradność? Czy to jest już ciemność? Nie. Bo Chrystus wyciężył śmierć. Amen. Teraz bardzo proszę, aby dzieci komunijne, które są w kościele, ustawiły się tak, jak ludzie do komunii świętej szeregu. Jeżeli są rodzice tych kochanych dzieci, mogą im towarzyszyć. Za tymi dziećmi, proszę się ustawiać, za tymi dziećmi ustawią się kandydaci do wierzchowania. Kandydaci do wierzchowania ustawiają się za
dzieci i za chwilę przyniesiemy paschał przed ołtarz. Od tego paschału każdy, który tutaj jest ustawiony, zapali swoją świecę i wejdzie do prezbiterium. Dzieci komunikują pracownicami po tej stronie, gdzie jest paschał, a kandydaci do bierzmowania po drugiej stronie. Proszę o pomoc w zapaleniu świec dzieci. Oh,
Thank you.
dałeś nam obraz odrodzenia. Potem sam Chrystus położył kres występu i do początek stopu. Potem sprawiłeś, że synowi Abrahama przeszli posłuchem nie Boża czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Farabona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczony. Potem twój syn ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu został namaszczony Duchem Świętym, aby wisiał na krzyżu. Z jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu namazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i aż mu otworzyć wśród łotru świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów grzechu odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna wstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez krzew pokrzepani z Chrystusem śmierci z Nim też powstali do nowego życia przez Chrystusa Pana naszego. Drodzy bracia i siostry, przez Chrystusa pasmane zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wraz z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odmówmy przyrzeczenia chrztu świętego, który kiedyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z Was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekasz się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby się grzech nie opanował? Wyrzekasz się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekasz się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, męczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, odcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udziela nam odpuszczenia grzechów, niech nas szerzy swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Amen. Teraz proszę, aby z chrzcielnicy nabrać wody, która jest poświęcona i za chwilę tą wodą Was wszystkich pokropię, a dzieci komunijne, rodzice i kandydaci powierzchowania, tak jak chce ksiądz arcybiskup w czasie uroczystości odpustowej, każdy z Was po kolei podejdzie do chrzcielnicy tutaj, zamoże swoją rączkę, paluszki, wodę
tajemnicę i ładnie się przezewna. Rozpocznijmy od kandydatów do wierzchowania. Proszę bardzo. A w tym czasie już śpiewamy właściwą pieśń. Jeszcze bardziej zjednoczył nas z Chrystusem, Odkupicielem człowieka.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, kierujemy do Ciebie prośbę w tę noc zmartwychwstania. Spraw, abyśmy zawsze żyli w Ciebie i w mocy Twojego zmartwychwstania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Teraz proszę, zgaśnij świecę. Kandydaci do wierzchowania, idziecie kominę, zostaniecie tutaj, aż do momentu znaku pokoju włącznie. A kto jest w ławkach, proszę usiądźmy i śpiewajmy. Zostawiam.
się, aby boją i Wam są ofiarą, przyjął ukoić się z wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoje, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dar swojego ruchu i strach, aby ofiara, która wzięła początek misterium paschalny, stała się dla nas lekarstwem na wieczność, przez Chrystusa, Pana naszego. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie
Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem seniorem Rzymu Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupem pomocniczym Henrykiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tym, których odrodziłeś z wody i z Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Klarą, patronką naszej świątyni, błogosławionym Piotrem Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośpieramy się pomówić. Thank you.
albo teraz kończymy i spotykamy się rano na procesji, to jest jedna możliwość, która przewiduje liturgia, albo druga możliwość, to procesja bezpośrednio po dzisiejszej mszy świętej, po dzisiejszej Wigilii Paschalnej, czyli takie zakończenie, kwintesencja. I my to dzisiaj po raz kolejny w naszej parafii przeżyjemy, a jak to będzie wyglądało, to ksiądz Maciej za chwilę ogłosi i procesję poprowadzi. Moi kochani, za chwilę kapłani oraz służba liturgiczna. Udamy się do grobu Pańskiego. Tam wystawimy Najświętszy Sakrament, chwila naszej modlitwy. I później wyruszymy do radosnej, uroczystej procesji ulicami naszego miasta. Według bardzo dobrze znanej nam kolejności. Na samym początku krzyż, zresztą dary, relaki, Najświętszy Sakrament, służba liturgiczna. I za Najświętszym Sakramentem wszyscy wierni. Oczywiście można zapalić świece, które mamy. A jeżeli znalazłoby się 10 osób chętnych do wzięcia pochodni, to bardzo serdecznie zapraszamy. Pochodnie są w przedsionku kościoła. Prosilibyśmy, aby 5 osób ustawiło się z jednej strony Najświętszego Sakramentu i 5 osób z drugiej strony. Bardzo prosimy. Wystawienie Najświętszego Sakramentu jest w ciszy. W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: weselcie się z zębem aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga. Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemią, opromieniona tak niezmiennym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Posłuszni temu wezwaniu pójdźmy w uroczystej procesji za Chrystusem zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo Niebios. Thank you.
Ciebie, Kornie, prosimy, niech przez Twoje zmartwychwstanie, gdy i my powstaniemy z wybranymi Twymi w niebie, wiecznie oglądamy Ciebie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja.
dojrzeć moc zmartwychwstania Chrystusa, to On zwycięża ciemności naszego życia, nasze słabości, nasze grzechy, bo On jest Panem. Jak na świecy paschalnej napisane jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem. On jest ostatecznie zwycięzcą. Bardzo dziękuję Wam wszystkim, przede wszystkim za udział w dzisiejszej liturgii, a także i w liturgii całego Wielkiego Tygodnia. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczyniali się do tego, aby ta liturgia i te liturgie tak wyglądały, jak wyglądały, zaczynając od dekoracji i tych ofiar, które składaliście przez cały Wielki Post, aby można było te dekoracje wielkopostne zrobić, te piękne kwiaty nakupić, poprzez pracę tak wielu ludzi, żeby tutaj te i grób pański, a więc te dekoracje świąteczne, wielotygodniowe zrobić i przygotować grób pański, czy też kaplica adoracji na Wielki Czwartek. Dodajmy do tego jeszcze wieńce, które tutaj, nie wiem, czy zauważyliście, były zlecione, ale one są bardzo widoczne, choćby i wokół szpiernicy i paschału. Prace początkowe, prac było bardzo wiele, prace dekoracyjne, prace przygotowawcze. Ministranci to co chwila z świecem Maciejem się spotykali, aby wiedzieć, jak się na liturgii, kto wychodzi. Nie można być gorzej niż na liturgii w seminarium naszym i nie może być gorzej niż w Watykanie. Więc jak tutaj mamy podobną półkę przygotowania, to znaczy, że ministranci byli bardzo dobrze przygotowani księdzu Maciejowi za to przygotowanie ministrantów i nie tylko za to, co chciałbym, bo tego było bardzo wiele w czasie tej liturgii. Bardzo dziękuję tam ministrantom, dziękuję za tą wielką wytrwałość. Dziękuję wszystkim, którzy czytali, niektórzy debiutowali, niektórzy bardzo się bali. Było to straszne? Nie. Nie było straszne. Dało radę to przeczytać i przeczytane było bardzo, bardzo pięknie. Dziękuję całemu zespołowi organistów, które musiały to odpowiednio przygotować i, jak to się mówi, muzycznie i liturgicznie poprawić. Myślę, że im to wszystkim wyszło też bardzo, bardzo pięknie. Bardzo Wam dziękuję. Zobaczcie, te sztandary wcale nie są takie łatwe do niesienia, a jednak znaleźli się ludzie, którzy wzięli i pochwycili. I chociaż widzę, że niektórzy mają więcej lat niż inni, to służyli innym i byli tam ich wzorem i przykładem. Oczywiście także i te nasze światełka, które były tam niesione, nie było problemu, żadne nie zostało, wszystkie przygotowane przez księdza Macieja zostały zabrane. Dziękuję też i bardzo Panom strażakom, bo słuchajcie, mówimy, że strażacy gaszą ogień, ale oni dzisiaj musieli ogień rozpalić. Żeby ognisko było, to właśnie także i ten ogień rozpalili, pilnowali także i naszego bezpieczeństwa, a także i w czasie, tak jak mogli, jak praca im pozwalała, pomagali także przy adoracji, pilnując zwyczajowo rogu pańskiego. Dziękuję Wam przede wszystkim za udział w tej liturgii. Dzieci komunijne nie postęły? Mówią ministranci? Nie. Nie postęli. Tak. Dobrze. Kandydaci do wierzchowania dali radę? Dali, bo niedługo będziecie umocnieni Duchem Świętym z rąk księdza arcybiskupa, to zawsze macie dawać radę. Nie sami, tylko z Panem Bogiem. I nie ma żadnego ale. Bo Chrystus wyciągnął. I jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim i zapraszam na jutrzejszą liturgię. No i oczywiście, a jutrzejszą nie mamy jeszcze północy. Czyli zapraszam na dzisiejszą liturgię do dobrej, do 11, na 11 godzinę, a jak są mieszkańcy wiosek, to wiadomo, prześwięte tak jak niedzielę pierwszy i drugi dzień są oferowane. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, proszę pokazać jakąkolwiek pomoc, życzliwość, wspólnotę modlitwy. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. No i niech na koniec nam już wybrzmi.
Alleluja, Henia, przez Maciej, aż się uświetlał, bo tego typu muzyką też bardzo lubił i wiele rodzajów muzyki, ale tę muzykę także bardzo lubi. A więc zobaczymy, jak to w pełnej klasie wybrzmi Alleluja, Henia.